witamy wszystkich po raz kolejny. Jak widzicie, za nami całkiem odmienna sceneria niż ta, która była na Gosławicach. Na Gosławicach, na których nagraliśmy film z 5-dniowej zasiadki, gdzie skupiliśmy się przede wszystkim z Wojtkiem na prezentacji przyponów, brań karpi, sposobów pozbywania się przez karpia danego przyponu, skuteczności ich, wad, zalet wszelkich. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego filmu wnioski do swoich dalszych poczynań. Troszeczkę zmodyfikujecie swój sposób łowienia. Jak widzicie, my się z Wojtkiem nie poddajemy do końca. Na pewno jak zobaczycie te ujęcia podwodne, to zmieni wam się troszeczkę sposób myślenia, co się dzieje pod wodą, bo na pewno tego wcześniej aż w taki sposób nie mogliście zauważyć. Wędki tylko widzieliście, wchodzące plecionki do wody, a nie widzieliście tego, co tak naprawdę tam się dzieje przy tych zestawach. Myślę, że teraz po tym, cośmy zrobili, bo taki był plan, żebyście mieli wgląd na to, co się dzieje, jak są te przypony wypluwane, że one nie są skuteczne w 100%. No, tak jak Wojtek powiedział, no, to był główny cel tego filmu. I no mówię, troszeczkę przemyśleń nad własnymi umiejętnościami, nad tym, co robicie nad wodą, tak, skupienia się naprawdę na dla błahych niby rzeczach, ale to są czasami podstawowe, jak ostrość haczyka, sposób prezentacji zestawu. Po to był ten film przede wszystkim, żeby wam to pokazać. Mam nadzieję, że troszeczkę więcej wam naświetliliśmy tego tematu. To jest pierwszy film z tego cyklu. Będą kolejne, w których będziemy się skupiać na innych rzeczach. Mam nadzieję, że was to zaciekawi. Troszeczkę to jest inny sposób spojrzenia na karpiowanie i na czas spędzony nad wodą, ale jest to zrobione po to, żeby po prostu troszeczkę te karpiowanie uskutecznić bardziej, bo czasami naprawdę warto wrócić z tej wody z rybą, a czasami ta nieskuteczność leży po naszej stronie, a nie w warunkach pogodowych czy jakichś innych tam czynnikach. Kończąc, jeszcze wracając do Gosławic, co do przyponów. Przypon, który zastosowaliśmy, jak pamiętacie, to był pływak, tak? Ananas, który był całkowicie ignorowany przez karpie na Gosławicach. Dzisiaj przy takiej pogodzie, przy 7 stopniach wody, jak widzicie za nami zamarzniętej, bo dzisiaj nad ranem obudziliśmy się z wędkami zamarzniętymi, okazał się skuteczny. Może Wojtek coś więcej na ten temat powie. No przypon to był, to z tego co pamiętam, to był ten sam przypon, który był prezentowany jako drugi w kolejności na filmie. Tylko trzeci nawet. Drugi albo trzeci. To był pojedynczy ananas pływak założony na dirigu sztywniak łamaniec. Tutaj był użyty ten sam przypon, z tym, że na włosie była guma Donald o takim smaku, po prostu pływak. Gumy Donald, okrojona, taka 15, malutka. No i okazał się ten przypon tutaj skuteczny przy takich warunkach ekstremalnych, bo mówię, tak jak mówiłeś, woda 7 stopni, mróz, wszystko już zamarzło, ale jednak widać, że ten karp gdzieś tam jeszcze próbował pobierać pokarm, no i się udało. To też dla was wszystkich, no my też przyznamy się z Wojtkiem, że chyba to jest pierwszy czy drugi sezon, pierwszy sezon chyba mój, gdzie budzę się nad ranem i widzę taki krajobraz i wędki zamarznięte i szytówki w wodzie i zamarznięte. Nie rezygnować, jeździć na ryby, to jest woda mała, woda komercyjna, nie wstydzić się tego, na takich wodach się uczyć swoich umiejętności, poprawiać swoje umiejętności, uczyć się wszystkich tych swoich przyponów, które się zastosowało. Będą przeciwnicy takich teorii, ale my uważamy, że z Wojtkiem, że te początek karpiowania należy zaczynać właśnie na takich wodach i później je udoskonalać ewentualnie na mniejszych wodach dzikich, gdzie ta populacja karpia jest mniejsza, tak. Dłużej się na branie czeka. Tak, jak widać tu przy dość dużej populacji tych ryb, my też musieliśmy troszeczkę na to branie czekać przy takich warunkach. Gdybyśmy zeszli o kiju tak zwanym, to też pewnie nie mielibyśmy żalu, bo chodziło nam przede wszystkim o to, żeby spędzić czas nad wodą i my z Wojtkiem sądzimy, że to przede wszystkim to jest jakby główny cel karpiowania i to jest to właśnie przebywanie na łonie natury. Sama przyjemność. Sama przyjemność, tak. Lepiej spędzić naszym zdaniem ten czas nad wodą niż w barze. Niż w barze, tak, w dyskotece. No, także tak jak wspomniałeś, jeszcze też chciałbym od ciebie dodać, że
Zaczynając karpiować, uważam, że powinno się uczyć tego karpiowania na dzikich, znaczy na, nie na dzikich, przepraszam, tylko na takich komercyjnych, małych wodach, gdzie można dużo brań zrobić. No wiadomo, niekiedy się pojedzie nad wodę i też się na takiej wodzie nie zrobi brania żadnego, bo ryba akurat nie żeruje. No ale polecam właśnie zaczynać to karpiowanie na takich prywatnych wodach, bo jest o wiele łatwiej sprawdzić sobie przypony, sprawdzić sobie, potrenować holowanie, no i swoje kulki, metody nęcenia i tak dalej, i tak dalej. No nauczmy się przede wszystkim, no, nauczmy się cieszyć przede wszystkim pobytem nad wodą. Jeżeli to będzie mały karp, każdym rodzajem ryby się cieszyć, czyli wielkością, tak? Czy to będzie karp 3-4 kilo, czy to będzie karp 15-16, powinien taką samą wam radość sprawiać i nie dajcie sobie tam wmówić, że to jest źle, że się jeździ na takie wody. Jeździcie, cieszcie się tą wodą, łówcie, holujcie, uczcie się techniki holu, bo to też jest okazja do tego, żeby później nie stracić ryby życia na wodzie dzikiej, tak? Bo po prostu czegoś tam, jakiś tam w którymś momencie nas ta technika holowania, holu ryby troszeczkę zawiedzie. A tutaj przy dość dużej ilości brań można te, bez jakichś tam większych konsekwencji, tą rybę stracić, tak? I za jakiś czas można znowu mieć branie i coś w tym naszym sposobie holowania poprawić. Także nie wstydźcie się, jeździcie na takie wody. My je polecamy. Mam nadzieję, że takich wód jak ta powstanie w Polsce troszeczkę więcej, gdzie naprawdę będzie można miło czas spędzić. No popatrzcie teraz na koniec, jak wyglądał karp z dzisiejszej nocy, bo branie było w 2:30 w nocy. Niestety nie nagraliśmy tego, bo było ciemno i zimno. Ciemno i zimno, tak. No i zapraszamy do drugiej części, która powstanie w maju 2012 roku. No, mam nadzieję, że sezon 2012 rozpoczniecie również z wami. My na pewno będziemy od początku jak najszybciej na wodzie. Na pewno wam to zademonstrujemy. Także żegnamy was w 2011 roku. Bartosz Wiatrowski. W 12. W 11. Żegnamy w 11. Żegnamy w 11 i zapraszamy na wiosnę 2012. 12. Bartek Wiatrowski i Wojtek Warta. I Wojtek Warta. Sometime, what better place than here? What better time than now?